karminatywne zioła, przyprawy. Pierwszy raz słowo karminatywne usłyszałam, kiedy byłam na zajęciach z Iną Diolosą, kiedy studiowałam dietetyki tradycyjnej medycyny chińskiej w Krakowie. Karminatywne, cóż to znaczy? Takie, które przetworzą w waszym organizmie wszystko, co jest niekorzystne. Może nie wszystko, ale przede wszystkim przetworzą śluz i wilgoć. Zatem stosujmy te zioła karminatywne w naszym gotowaniu. Dzisiaj będziemy z wami gotować i pokażemy wam, jak można je zastosować, ponieważ przyprawy i zioła to dla nas prawie to samo. Zioła przyprawiają nasze pożywienie. Właśnie, a propos śluzu, zatoki. Coraz więcej osób o tej porze ma problemy z zatokami, z katarem. Co możemy zrobić, aby pomóc sobie, będąc tylko w domu? Słuchajcie, bierzemy gruszkę. Gruszka ma właściwości usuwające wilgoć, ale z drugiej strony też potrafi nawilżać, oskrzelać płuca. Obieramy gruszki ze skórki. Jeżeli macie swoje gruszki niepryskane, możecie użyć gruszki ze skórką. Jeżeli nie wiecie, jakiego pochodzenia są te gruszki, obierajcie skórkę. Wkładamy obrane gruszki do wody i gotujemy. Z czym gotujemy? Z rozmarynem. Dlaczego? Bo rozmaryn ma właściwości usuwające śluz i wilgoć. Jest doskonały, ponieważ rozszerza, oskrzela i wyrzuca wilgoć, czyli śluz. Doskonale będzie usuwał śluz zatok, będzie pomagał usuwać katar z nosa, będzie fajnie oczyszczał nam oskrzela. To może ja już te gruszki obiorę, a Lena dobierze odpowiednią ilość rozmarynu do naszego kompotu. Rozmaryn jest niezwykle aromatyczny. Na pewno znacie ten zapach, tak? Jego działanie. Ja na przykład uwielbiam gotować antydepresyjną zupę dyniową z rozmarynem, bo właśnie takie właściwości również prezentuje ta przyprawa. Jest aromatyczny, ciepły. Dodajemy około jednej łyżeczki rozmarynu, tak mniej więcej na dwie gruszki. To będzie gdzieś jedna łyżeczka. Całość gotujemy. Musimy poczuć, że wydzielają się olejki z rozmarynu. Będzie to kompot słodko-ostry i spożywamy go przez cały dzień w małych ilościach. Jeżeli mamy suchość w ustach, w gardle, to możemy dodać odrobinę miodu. Natomiast już ta wersja, gruszka z rozmarynem, będzie doskonale usuwała wilgoć. Wspaniale. Teraz idziemy dalej. Nasz kompot z gruszek z rozmarynem gotuje się. A tutaj rozpoczniemy gotować najbardziej znaną potrawę gotowaną według pięciu przemian, czyli kawę. Kawa gotowana według pięciu przemian jest znana wielu osobom z knajp, kawiarni, ale też znana jest ze swoich walorów smakowych i bardzo chętnie po nią sięgamy właśnie jesienią i zimą, kiedy mamy problem z wilgocią, z uczuciem zimna. Kawa według pięciu przemian właśnie ma w swoim składzie wszystkie smaki, jakie wymieniamy w tych naszych pięciu przemianach. Pamiętajcie tylko, że te przyprawy, które będziemy dodawać, czyli kardamon, goździki, dodamy daktyle dazao, to przyprawy plus kawa mają działanie osuszające. Do tego dodajemy słodkie daktyle dazao i trzeba pamiętać, że ta kawa wysusza, czyli jeżeli mamy wilgoć, to my tą wilgoć osuszymy, natomiast nie jest zalecana dla osób z niedoborem krwi i z suchością. Także pamiętajcie, że kawa jest dobra, ale nie dla wszystkich. Jednak kiedy przyjdą takie zimne, deszczowe, słodne dni, wypicie takiej kawy może być naprawdę zbawienne. Tylko wtedy, kiedy mamy suchość, suchy kaszel, dodajemy miodu. Tak, mogłabyś jeszcze wody podać? Dolejemy więcej. Po
powiemy, jaki jest prosty przepis na gotowanie tejże kawy, opowiadając właśnie też o działaniu naszych ziół, którymi chcemy Was dzisiaj zachęcić do stosowania w codziennym gotowaniu. Musimy zagotować. Ta woda musi się zagotować, tak? Czyli może musimy chwileczkę poczekać, żeby ona była wrząca. Kiedy będzie wrząca, ona dochodzi do smaku gorzkiego i będziemy dodawać do gorzkiej kawy nasze przyprawy. Czyli może najpierw teraz dodajemy słodki, bo po smaku słodkim według pięciu elementów mamy smak ostry. Kardamon z ziarna. Tak wygląda. My go może też tutaj użyjemy. Powiedzmy trochę o tych cennych właściwościach kardamonu. Kardamon usuwa wilgoć, pomaga trawić. Jest dobry dla osób zarówno z suchością, jak i z wilgocią. Jest również przeciwbakteryjny. I kardamon będzie poprawiał pracę układu pokarmowego. Także dla wszystkich osób, które mają problemy z trawieniem, nie mają apetytu, kardamon jest polecany. Tak jest. Kardamon w ogóle jest niezwykłą przyprawą, ponieważ jest bardzo delikatny i łagodny w swoim działaniu, w związku z tym będzie służył praktycznie każdemu. Można robić, wykorzystywać go, jego przeciwbakteryjne, wzmacniające, osuszające z wilgoci właściwości właściwie w różnych potrawach. Możecie go używać do zup, możecie go używać do herbaty, możecie właśnie ugotować go w kawie, ale również możecie posypać swoją poranną, ciepłą potrawę, do jakiej zachęcamy Was w książce Wy dobrze jecie, w której zachęcamy do jedzenia ciepłych śniadań. Kardamon będzie wspaniale pasował do owsianki, do kaszy jaglanej z jabłkami czy z gruszkami. Będzie do świetnie, zupy dyniowej. Tak jest, będzie świetnie przełamywał smaki słodkie. W związku z tym w tym gotowaniu będzie też niezbędny. Ponieważ chcemy dalej dzisiaj mówić o przyprawach, to już mamy cały zestaw tych naszych składników do kawy. Tak, to może powiedzmy też, jak wykorzystać przyprawy w tym jesiennym czasie, tak jest, aromatyczne, ostre. Bardzo dobry jest majeranek. Garnka, ponieważ będziemy dzisiaj jeszcze Wam w skrótowym takim czasie pokazywać, jak ugotować dobrą, leczniczą zupę marchewkową właśnie z użyciem tych ziół, o których Lena mówi. I tu sobie też już nastawimy. Pamiętajcie, że marchewka jest ciepła termicznie, słodka w smaku. Papryka jest neutralna do ciepłej i jest słodka w smaku. Jeżeli chcemy ugotować dobrą zupę odżywczą w okresie jesiennym, dodajemy do marchewki smak ostry, aromatyczny, który poprawi strawność marchewki, rozgrzeje nas. Także możemy dodać plasterek świeżego imbiru. Imbir jest ciepły, ostry. Możemy dodać przyprawy, możemy dodać majeranek i możemy dodać tymianek. Możemy dodać również kminek mielony. Kminek mielony. Tak jest, kminek mielony czombo. Kminek mielony. Także z tych przypraw dzisiaj i z marchewki przyrządzimy zupę. Ja w moim domu robię tak, że dzisiaj mamy tutaj wodę i do smaku gorzkiego będziemy dodawać smak słodki. Natomiast bardzo odżywczą zupę w domu robię w ten sposób, że najpierw do garka dodaję dobrej jakości tłuszcz, na przykład oliwę z oliwek. Tak jest. Na to wrzucam pokrojoną marchewkę, paprykę. Do tego dodaję pokrojony drobno imbir, czasami czosnek o tej porze roku. Prażę to delikatnie. A następnie do tego dolewam wody. Tak jest, ja też tak gotuję. I następnie duszę wszystkie właśnie te warzywa, dodaję przyprawy aromatyczne. Po to, żeby nabrała ta zupa, ta potrawa takiego naprawdę fajnego smaku, aromatycznego, takiego, który chcemy uzyskać w zupie, która przecież nie zawiera mięsa, ani nie zawiera żadnych wzmacniaczy smaku, a chcemy, żeby miała naprawdę taki pełny smak, do którego będziemy tęsknić, bo ta zupa jest naprawdę niezwykle smaczna. Dlaczego kminek jest ważny? Kminek działa, jest to podstawowe zioło, które usprawnia pracę przewodu pokarmowego, wiąże wszelkie gazy, poprawia florę jelitową, poprawia działanie jelit w momencie, kiedy jelita produkują nadmierne ilości gazów.
kiedy fermentuje tam pożywienie, kminek jest po prostu niezastąpiony. Zresztą poprawia też apetyt, czyli dla niejadków herbata koperkowa, czy też potrawa z właśnie z kminkiem. Ale chcę powiedzieć o kminku, że jeżeli nie przepadacie za takim kminkiem ziarnistym, to można używać kminek mielony, który jest dostępny w różnych miejscach, również w naszych orkiszowych polach, ponieważ on jest wtedy niewidzialny, a naprawdę niezwykle pomocny. Ja tylko w tej chwili dokonam tego procederu gotowania naszej kawy pięcioprzemianowej. Spójrzcie tylko, jak to może wyglądać. Zmniejszamy ogień, bo ona w tej chwili będzie nam tutaj kipieć, jeżeli będziemy na bardzo dużym ogniu. Taka proporcja do tej kawy jest dobra, łyżeczka mniej więcej na 250 ml, bo my tu mamy trochę więcej wody. Smak gorzki kawy został już zamieszczony. Dodamy teraz dodamy słodki daktyli Dazao. Możecie dodać klasyczne suszone daktyle. Pamiętajcie tylko, żeby to były daktyle suszone na słońcu, nie siarkowane i nie konserwowane oliwą. Tak jest. Dodamy kardamon w ziarenkach następnie. Wszystkie tutaj mieszamy. Dodamy laski cynamonu. Można jeszcze troszeczkę kardamonu mielonego. Pięknie. I gdyby dopełnić smaków, można tutaj dodać szczyptę soli oraz parę kropli cytryny. Niezwykle działa wspaniale kawa gotowana z dodatkiem cytryny, jeżeli boli Was głowa. I pamiętajcie, że jeżeli najecie się surowego pożywienia i surowych owoców, po których rozboli Was głowa, czy też będziecie mieć lekką biegunkę, taka kawa będzie też niezwykłym lekarstwem. Tyle o kawie. Kawa się gotuje, gruszki dochodzą. Rozpoczynamy gotowanie naszej zupy. Zobaczcie, jak to wszystko szybko możemy załatwić. Do wrzącej wody o smaku gorzkim dodajemy troszeczkę oleju. My tutaj używamy olej ryżowy. Dzięki. Troszeczkę oleju. Następnie ryżowego. Wkładamy w smaku słodkim marchewkę. Oraz paprykę. Mówią, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Nas jest tylko 2, może coś z tego wyjdzie. Dobra. No i przyprawiamy. Dodajemy przyprawy. Plasterek świeżego imbiru. Kminek. Ja go troszeczkę tutaj obiorę. Chociaż bardzo często używamy też imbir ze skórką. Dodajemy dzisiaj nawet 2. Czomber. Tak. Proponuję odrobinę majeranku, który udrażnia nasze drogi oddechowe. Nasze drogi oddechowe, dzięki temu będziemy łatwiej oddychać. I to jest prawda. Naprawdę majeranek działa i jest bardzo pomocny. I oczywiście odrobinę soli. Tak jest. Nasze potrawy możemy solić. One będą wtedy pełne smaku. Nie musimy się tej naszej soli bać. Także te potrawy dzisiaj podstawowe, które pomagają nam usuwać śluz i wzmacniają nasz przewód pokarmowy, są codziennością i mogą w Waszych domach, w Waszej kuchni codziennie Wam usprawniać Waszą energię. Pamiętajcie, aby dodać jeszcze do zupy marchewkowej odrobinę smaku kwaśnego. Co to może być? To może być natka pietruszki, koperek posiekany zielony. Lub też po prostu sok z cytryny. Lub po prostu sok z cytryny. Wtedy dopełnimy też tych 5 smaków i doświadczymy tej niezwykle leczniczej funkcji gotowania w kuchni według 5 przemian, która naprawdę uzdrawia i pomaga nam zdrowie Dorota, i energetycznie żyć. Czy czujesz zapach rozmarynu i gruszek? Czuję. Wspaniały aromat, ale jeszcze lepsze działanie. Bardzo serdecznie zachęcamy Was. Gotujcie razem z nami i dowiadujcie się, jak można właśnie wspaniale gotować. I nasza książka Wy dobrze jecie jest ciągle tą, która wspiera Waszą codzienną pracę w kuchni. Zachęcamy.
Znajdziecie, zapraszam. Tak jest, znajdziecie w tej książce dużo opisów ziół, które są pomocne w gotowaniu. Dowiecie się, jak przygotować śniadania i uzdrawiające zupy. Dziękujemy i zapraszamy. Zapraszamy do oglądania naszych poprzednich odcinków i subskrybowania naszego kanału Orkiszowe Pola. Jeżeli masz chwilę czasu, zapraszamy na naszą stronę orkiszowepola.pl, gdzie znajdziesz wszelkie informacje o edukacji, jaką prowadzimy dla Was, wśród nich webinary. Zapraszamy do naszego sklepu Orkiszowe Pola Online, gdzie możesz kupić potrzebne Ci do gotowania i zdrowego odżywiania produkty